Nowotwór to z pewnością jedna z najtrudniejszych diagnoz. Jakie może usłyszeć pacjent? Choroba nazwana zmorą XXI wieku dotyka coraz więcej ludzi na świecie. Słowa Grażyny Szapołowskiej o chorobie wstrząsnęły jej fanami. Nowotwór dla wielu ludzi oznacza po prostu wyrok śmierci. Trudno się przed nim przestrzec, a fakt, że rozwija się powoli. Utrudnia jego wczesną diagnozę. Według lekarzy jest powodowany przez bardzo wiele czynników. Choć duże znaczenie ma także uwarunkowanie genetyczne. Swoje zdanie na temat tej straszliwej choroby. Wyraziła także znana polska aktorka, Grażyna Szapołowska. Aktorka, znana między innymi z roli w filmie Karol Człowiek, który został papieżem oraz Botoks, przeważnie stroni od mediów. Jednak zdarza się. Że zapytana o społeczne kwestie nie zawaha się. Wypowiedzieć swojego zdania, które wiele osób otwarcie popiera. Tym razem wyraziła swoje zaniepokojenie tym, że we współczesnym świecie wszystko zastępuje się plastikiem. Który jest silnie rakotwórczy. Grażyna Szapołowska o plastiku.
Niedawno aktorka szokowała część społeczeństwa swoim. Zdaniem na temat panującej mody na zdrowe jedzenie? Tym razem pytanie dziennikarzy zostało skierowane na skóry naturalne i futra. Coś, co jest bliskie ekologicznie człowiekowi. To jest niezwykle ważne. Niech pan zobaczy, wszyscy mówią nie noście futer, nie noście futer. Że wszystkie futra to jest tragedia dla zwierząt. Na pewno źle prowadzone hodowle jest to niewłaściwe. Ale z kolei świat, który jest zarzucony plastikiem. Który wchodzi w nasze wnętrza, wątroby. Powoduje raka jest chyba czymś groźniejszym. Nie wiem, do czego zmierza świat, jak to będzie. Jest nas coraz więcej milionów. Ludzie starają się ten plastik utylizować. Robić z niego wtórne produkty, ale które jednak są plastikami. To jest wariactwo, do czego zmierza świat. Powiedziała w rozmowie z portalem przeambitni.pl. Nowotwór a kultura plastiku. Aktorka w swojej wypowiedzi powołuje się na film. Dotyczący sposobu utylizacji plastiku.
Takich produkcji powstało wiele. A znaczna część z nich opiera się na rzetelnych badaniach pod tym kątem. Zastępowanie plastikiem wszystkich naturalnych produktów jest bezpośrednio związane ze wzrostem zachorowań. Ponadto wykorzystywaniu plastiku na coraz większą skalę jest jeszcze jeden wydaje się, że najistotniejszy problem. Otóż w przeciwieństwie do materiałów naturalnych, plastik nie ulega rozkładowi, a co za tym idzie, zachodzą problemy z nim jako odpadem. Przetwarzanie nie przynosi oczekiwanych skutków. Zdaniem aktorki, jeśli afirmacja plastiku zajdzie za daleko, może to przynieść katastrofalne skutki.